Mieszkańcy Wrocławia apelują o powiększenie zielonego terenu wokół Parku Wschodniego. Obecnie park staje się coraz bardziej popularny, głównie ze względu na rosnącą liczbę osiedli dookoła. Petycja jest dostępna w internecie i każdy może ją podpisać. Park Wschodni jest otoczony z jednej strony istniejącą już zabudową, a z drugiej terenami po dawnej chłodni i stadionie. W miejscowym planie przewidziana jest tam zabudowa. Mieszkańcy wnioskują, aby te niezagospodarowane tereny włączyć do parku. Petycja jest skierowana do władz miasta i dotyczy generalnie zmiany przeznaczenia terenów, które są przylegają do Parku Wschodniego. To są jedyne tereny, które jeszcze się nadają na powiększenie Parku Wschodniego, a przeznaczone są w studium na zabudowę mieszkaniową. Inicjatywa na rzecz powiększenia Parku Wschodniego jest działaniem oddolnym. W tej chwili pod petycją zebrano już ponad 800 podpisów. Mieszkańcy chcą stworzyć zielony korytarz poprzez połączenie Parku Wschodniego przez ulicę Wilczą z terenami nad Oławą wzdłuż ulic Trauguta i Krakowskiej. Przede wszystkim zależy na tym, żeby tereny, które dzisiaj są po prostu terenami opuszczonymi, z gruzowiskiem i zarośniętymi chaszczami, zostały przeznaczone na cel publiczny, czyli zieleń parkową, tak aby nie powstała tam po prostu zabudowa, która odetnie możliwość stworzenia właśnie takiego korytarza wzdłuż Oławy. Inicjatywa spotkała się również z dużym zainteresowaniem ze strony Rady Osiedla. Obecnie zarząd przygotowuje uchwałę na ten temat i będzie prosić o wsparcie sąsiednie osiedla Tarnogaj oraz przedmieście oławskie. Osiedle dynamicznie się rozwija, przybywa mnóstwo mieszkańców. Park Wschodni stał się bardzo popularny, dlatego jest to miejsce wypoczynku, spacerów mieszkańców. Mimo że jestem przed oficjalną decyzją Rady Osiedla, to mogę Państwa zapewnić, że po konsultacji z radnymi stwierdziliśmy, że jesteśmy za tą cenną inicjatywą, którą zgłosili mieszkańcy. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy również magistrat. Po wpłynięciu petycji dotyczącej powiększenia Parku Wschodniego, petycji, która w tej chwili widnieje w internecie, miasto dokona analizy, między innymi związanej z zagospodarowaniem tego terenu, ze strukturą własności oraz z uwarunkowaniami technicznymi. Oczywiście autorzy petycji otrzymają informację zwrotną, odpowiedź po dokonaniu tej analizy w ustawowym terminie. Szczegóły oraz sama petycja jest dostępna na facebookowym profilu Powiększmy Park Wschodni we Wrocławiu. Nina Jewtoszenko, Echo 24.